Dzień dobry, nazywam się Anastazja Dublaga i na co dzień jestem projektantką w sklepie Komfort w Poznaniu. Witam Cię w strefie komfortu. Dzisiaj opowiem Ci o absolutnym hicie sezonu. Zobaczysz komfortową łazienkę w stylu loftowym, poznasz charakterystyczne elementy tego stylu oraz dowiesz się, co i dlaczego do tego stylu na pewno nie będzie pasować. Zapraszam! Zacznijmy na początku od tego, co tak naprawdę jest styl loftowy i jaka jest jego historia. Styl loftowy tak naprawdę wziął się od lat 60. w czasie recesji, kiedy to w Soho w Nowym Jorku artyści kupowali opuszczone fabryki i magazyny i adaptowali je na swoje pracownie. Jest to piękny, industrialny styl, który charakteryzuje się oryginalnością, surowością, minimalizmem oraz użyciem naturalnych materiałów. Dzisiaj w nasze czasy nowoczesne ten styl wrócił z dużym impetem. Proszę zauważyć, że bardzo dużo używamy cegły, betonu, surowych tynków, drewna, szkła oraz czarnego, przede wszystkim metalu. Oczywiście bardzo dobrymi dodatkami do tego są dodatki w kolorze rdzy oraz miedzi. Bardzo dużo jasnych barw tutaj się nie sprawdzi, jeżeli w takim razie lubimy jasne wnętrza, bardziej skandynawskie, ciepłe i przytulne, niestety ten styl dla nas nie będzie odpowiedni. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą łazienkę, proszę zobaczyć, zrobiliśmy ją właśnie w stylu loftowym. Mamy tutaj dużo czerni, mamy płytki w kolorze rdzy, mamy oczywiście odrobinę drewna, szarości oraz płytki imitujące beton. Jeżeli chodzi o oświetlenie, mamy tutaj bardzo ładnie pasujące do stylu loftowego lampę, która jest w czarnym macie oraz geometrycznym kształcie. Proszę zobaczyć tą łazienkę, która jest naprzeciwko. Ona również jest zaprojektowana w stylu loftowym, natomiast mamy tutaj połączenie innych materiałów. Proszę zauważyć, że tutaj mamy połączenie drewna, czyli płytek drewnopodobnych z szarościami oraz z szarą szafką. Również mamy czarne dodatki w macie, mamy bardzo modny w tym sezonie czarny brodzik z konglomeratu oraz bardzo dobrze sprzedającą się kabinę w szprosy tak zwane. Jeżeli chodzi o lampę, zwróćcie uwagę, że lampa jest typowo w stylu loftowym, umywalkę mamy czarną, baterię również. Nawet oczywiście, tak jak mówiłam, dodatki są czarne, są w chłodnych odcieniach. Nie mamy tutaj nic ciepłego, nic przytulnego. Jeżeli chodzi o nasze nowoczesne dodatki, to oczywiście w tym momencie również bardzo modne są dodatki w złocie albo miedzi. Proszę zobaczyć, tutaj akurat mamy tradycyjną umywalkę, taką typowo loftową, która jest w całości czarna, z bardzo ładną baterią, typowo w stylu loftowym. Natomiast jeżeli chodzi o inne dodatki, możemy zobaczyć, że mamy tutaj połączenie również czarnej matowej umywalki nastawianej na blat, na przykład z kolorami miedzi. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Jeżeli Wam się podobało, proszę lajkujcie i widzimy się ponownie.